Koleżanki i koledzy, w imieniu Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałem Was serdecznie powitać. Powitać przy grobie wielkiego naszego przyjaciela, kolegę ludowca, który 5 lat temu z nami się rozstał. Dziś przypada 5. rocznica jego śmierci. Większość z nas była na jego pogrzebie, ale obiecaliśmy, że pamięć o świętej pamięci w Mieczysławie trwać będzie długo. Wypełniając to postanowienie, właśnie dzisiaj się tutaj spotykamy. Witam serdecznie autentycznych przyjaciół Jenia Oblizajka. Tak mówiliśmy wszyscy, przyjaciele tak mówili o świętej pamięci w Mieczysławie, w Jeniu. Witam Was bardzo serdecznie. Witam też syna Adama, który jest z nami przy grobie i przeżywa tą 5. rocznicę zapewne bardzo głęboko, albowiem nie ma już tatusia, nie ma mamy i dziadkowie odeszli w przeciągu również 2 lat. To wielka tragedia w tej rodzinie, a dla nas pozostał ogromny żal, że nie ma z nami Wienia. Dziękuję serdecznie Wam, koledzy i koleżanki, którzy dzieliliście różne chwile z Mieczysławem. Mieczysław urodził się tutaj niedaleko, w Ruszkowie. Tu chodził do szkoły, skończył liceum ogólnokształcące w Kole, potem studia w Koszalinie, a od 1983 roku podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim. Potem był zastępcą dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kole i dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a jest już następca tej firmy, dyrektor tej firmy, pan Gajda, również z nami. Jest oczywiście i pan burmistrz miasta Kowa, który doskonale znał, pisał też o naszym zmarłym koledze. Można by dużo mówić, ale myśmy już dużo łez wylali, przypominając zasługi, bo kolega Mieczysław od momentu, kiedy powstał samorządowy powiat kolski, został starostą kolskim i był nim przez 5 kadencji. Został również wybrany na radnego na 6. kadencję, czyli kadencję od 2018 roku. Zmarł 10 marca 2019 roku. Stycznia. To była straszna rzecz. Myśmy tu przeżyli bardzo tragicznie ten moment. Trzeba powiedzieć, że Mieczysław był dobrym gospodarzem, a krótko powiem, że przecież choćby takie wspomnienie, budujemy mosty dla pana starosty w Kole, to co powstało. Wybudowaliśmy również blok operacyjny w szpitalu. Największe inwestycje drogowe, a więc Kłodowa Przedrzeż Rybno, przecież to też sztandarowa wielka inwestycja z tych czasów. Zjazdy, bo autostrada, przecież zjazdy w Dąbiu, w Kole, czyli tu w Policach, których nie było w planach. To wszystko zasługa, no i by można wiele, wiele jeszcze rzeczy wspomnieć. Ale ja myślę, że są też tutaj koledzy, czyli koleżanki, koledzy, którzy z Wieniem też długi czas spędzali to w dzieciństwie, a potem w pracy zawodowej. No jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę, że koledzy się też podzieli się tu swoimi wspomnieniami o świętej pamięci w Mieczysławie. Dzisiaj w 5. rocznicę śmierci pochylamy się szacunkiem nad grobem świętej pamięci Mieczysława Oblizajka, który swoim życiem i pracą znalazł miejsce w zaszczytnym gronie zasłużonych mieszkańców naszego powiatu. Z kolegą Wieniem znaliśmy się wiele lat. Nasza przyjaźń pamiętała jeszcze czasy szkolne, kiedy to zaczęliśmy naukę w tej samej klasie w liceum ogólnokształcącym w Kole. To był rok 1971. Łączyły nas wspólne pasje i zainteresowania,
Największą pasją był sport, przede wszystkim piłka nożna i siatkówka. Razem spędziliśmy wiele godzin na boisku. Wieniu był koleżeński, otwarty, chętnie pomagał innym. Był organizatorem spotkań naszej klasy w kolejne pięciolecia matury. Bardzo kochał i szanował rodzinę, żonę Elżbietę, koleżankę z młodszej klasy z liceum i synów. Bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście dzisiaj tutaj. Proszę o modlitwę w intencji świętej pamięci Wieńczysława i jego żony Elżbiety. To mi serce ściska, dlatego że do świętej pamięci Wieńczysławem spędziliśmy razem 12 lat. Były to lata, gdzie wspominam bardzo dobrze. Nieraz mówiliśmy sobie, że jesteśmy tak jak braćmi, żeśmy się bardzo szanowali. Tutaj kolega prezes powiedział, że te największe inwestycje, ale dzięki wspaniałej współpracy, to może jak przysłowie pozwolisz, to ja bym jeszcze więcej powiedział na temat inwestycji. Tak patrząc od strony tutaj obwodnicy, to zrobiliśmy termomodernizację szpitala łącznie ze zmianą źródła ciepła. Pobudowaliśmy blok operacyjny. No co prawda ktoś inny odbierał, ale to jest dzieło tej naszej kadencji. Pobudowaliśmy dwa kompleksy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Też w ramach tych nowoczesnych technologii solarnych to była duża instalacja zamontowana na szpitalu oraz Domu Pomocy Społecznej. Wybudowaliśmy dwie sale, można powiedzieć, widowiskowo-sportowe. Jedną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, a drugą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Mogę jeszcze tu wymieniać wiele, wiele jeszcze innych inwestycji, ale tu nie o to chodzi, żebym wszystko literalnie wymieniał. I tutaj na ręce Adama Oblizajka składam serdeczne podziękowania, że mogłem na swojej drodze spotkać tak dobrego człowieka. Dziękuję bardzo. Koledzy, ja miałem to szczęście z Wieńczysławem, jeżeli chodzi o sprawy powiatu, pracować od samego początku. A mówię szczęście dlatego, że poznałem go właśnie przez tę współpracę jako człowieka bardzo rzetelnego, oddanego sprawom społecznym. Bardzo taki był wrażliwy na człowieka. Po prostu kochał ludzi. Był bardzo dobrym człowiekiem. Miałem tą przyjemność z nim przez te 20 lat właśnie współpracować i muszę wam powiedzieć, nigdy nie zdarzyło się nam, żebyśmy się o cokolwiek poróżnili. Zawsze była życzliwość, wspólna sprawa dla powiatu. Pamiętam, jak 20 lat, teraz będzie 5 temu, kiedy wyłanialiśmy spośród siebie kandydatów na starostę, to Wieńczysław zbytnio na samym wstępie nie podejmował tego wyzwania. Ale później wybór, który dokonali koledzy, był bardzo trafny. Nawet wam powiem tak szczerze, byłem osobiście brany też pod uwagę. Ale jak padło na Wieńczysława, to bardzo się cieszyłem. Powiedziałem, że ma większe doświadczenie w tamtym czasie ode mnie i lepiej sobie z tymi zadaniami, które w powiecie się pojawiają, sobie poradzi. I tak było. Mógłbym tutaj długo mówić, bo przecież tych wspólnych wyjazdów w sprawach powiatu, wydarzeń w powiecie, tego było bardzo dużo. Więc co tylko powiem. Jechałem wtedy z Bawiaka do swojej szkoły i dostałem telefon, że właśnie to się stało. No to też przeżyłem to osobiście bardzo mocno. To była dla mnie też ogromna strata, tragedia, że kolega tak wspaniały odszedł. Trzeba też powiedzieć, że tu kolega prezes powiedział, że był brany pod uwagę i był już wytypowany na kolejną kadencję. Czyli gdyby nie te sytuacje, które wokół się zdarzyły, już nie będę o nich tutaj w tym miejscu mówił, wszyscy wiemy, o co chodzi. Gdyby nie nasi koledzy nie zachowali się tak, jak zachowali, to Wieńczysław nadal pełniłby tą zaszczytną, jakże ważną funkcję. Ale tak się stało. To
czasu już nie cofniemy. Ale zawsze o Więczysławie będziemy pamiętać, wspominać, bo znaliśmy go bardzo długo, z jego ogromnej życzliwości, tego serca. No ja mam naprawdę wiele, wiele mógłbym o nim mówić i tylko w dobrych słowach. Tu do syna, do rodziny, to przekazuję, że cały czas pamiętamy, tęsknimy i zawsze będziemy mieli go w swoich sercach i będziemy stawiać go jako wzór starosty, nie tylko w powiecie kolskim, ale w naszym kraju. To był oddany działacz, jeszcze działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego również, co jest istotne. W straży pożarnej. Tu koledzy mówili o inwestycjach. Nie sposób dzisiaj tego wymienić, bo to jest naprawdę tego bardzo wiele, bardzo dużo. Ale dobrze, że dzisiaj tu jesteśmy, że przypominamy te sprawy, które mieliśmy możliwość razem z Więczysławem realizować. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, za to, że zorganizowaliście to spotkanie, za to, że pamiętacie. Bardzo często widuję tutaj na grobie taty rodziców znicze. Wiem, że to są od państwa znicze i że pamiętacie, że jesteście. Dla nas to była olbrzymia tragedia, ale dzięki ludziom takim jak wy, dzięki wsparciu takich ludzi udało nam się przeżyć i dziękuję za to właśnie, że byliście i że nas wspieraliście i że pamiętacie cały czas o rodzicach i o nas. Dziękuję bardzo.